To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Le consensus, l'analyse collective était que... Prezydent Francji nie wyklucza wysłania wojsk na Ukrainę. Emmanuel Macron powiedział jednak, że w tej kwestii nie ma zgody wśród europejskich przywódców. Z całą pewnością zaszła zmiana w retoryce Macrona. Już nie mówimy o Rosji jako części europejskiej architektury bezpieczeństwa, o Putinie, z którym trzeba rozmawiać i którego nie wolno obrażać. Mamy Macrona, który mówi bezpośrednio o zwycięstwie Ukrainy i porażce Rosji, co na przykład dla Niemiec wciąż jest tabu, a przynajmniej dla kanclerza Scholza. Tłumaczy Łukasz Maślanka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Słowa te padły w Pałacu Elizejskim podczas konferencji poświęconej pomocy Ukrainie, w której uczestniczyli europejscy liderzy. Ostatnio pojawiły się głosy, że w nieuznawanym przez nikogo, oprócz nawet Rosję, Naddniestrzu może się odbyć referendum o przyłączeniu do Rosji. Zostało to uznane za kolejną prowokację Rosji. Francja jest państwem dość szczególnie zaangażowanym w bezpieczeństwo Mołdawii. W związku z tym być może słowa Macrona są także pewną reakcją na te doniesienia niepokojące o sytuacji na Naddniestrzu. Możliwości wojskowe Francji są jednak ograniczone, mówi Łukasz Maślanka. Francja jest wśród tych państw, które osiągnęły 2% PKB. No niestety nie zmienia modelu tej armii. Znaczy nadal będzie to armia, która będzie nastawiona na działania w zakresie szybkiego reagowania, na działania ekspedycyjne. Natomiast podstawą bezpieczeństwa terytorialnego dla Francji pozostanie odstraszanie nuklearne. W ramach oczywiście tej armii będzie dywizja, która będzie gotowa do wysłania na flankę wschodnią w ramach realizacji obowiązków sojuszniczych, w razie gdyby doszło do konieczności powołania się na artykuł 5. No ale to jest 20 tysięcy żołnierzy planowanych. I will limit myself to say that these theses imply a number of NATO. Tuż przed spotkaniem w Paryżu premier Słowacji Robert Fico powiedział reporterom, że niektóre państwa należące do NATO rozważają wysłanie wojsk na Ukrainę. Mówił też, że winę za wybuch wojny ponoszą Kijów i Zachód. Wydaje mi się, że zrobił to po części na użytek wewnętrzny, to znaczy społeczeństwo słowackie jest w kwestii pomocy wojskowej dla Ukrainy znacznie bardziej podzielone niż na przykład społeczeństwo polskie. W związku z tym no, jest to taki bardzo drażliwy temat, który pozwala się Robertowi Fico w polityce słowackiej umiejscowić jako rzecznik pokoju. No, jest to również przysługa wyrządzona Rosji, ponieważ Rosja też bardzo często podnosi ten temat w swojej propagandzie, że tak naprawdę nie prowadzi wojny z Ukrainą, tylko prowadzi wojnę ze Zjednoczonym Zachodem. Niektóre państwa NATO, w tym Stany Zjednoczone i Czechy, zaprzeczyły, że zamierzają wysłać żołnierzy na Ukrainę. Trzeba ten problem trochę odmitologizować. To znaczy obecność wojsk zachodnich na Ukrainie nie oznacza walki z armią rosyjską. Wojska europejskie mogą tam wykonywać mnóstwo czynności, począwszy chociażby od szkolenia żołnierzy, a skończywszy na zadaniach humanitarnych czy inżynierskich, które nie wiążą się z bezpośrednim starciem z wojskami rosyjskimi. Ukraina to jest bardzo duży państwo terytorialnie i znakomita większość tego terytorium nie jest okupowana przez Rosję i nie jest nawet atakowana przez Rosję. Podczas konferencji rozmawiano m.in. o dostawach amunicji dla Ukrainy. 15 państw miało poprzeć czeską inicjatywę zakupienia jej także poza Unią Europejską. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.układsil.pl i w papierowej wersji magazynu.